Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie witam zawodników i od nich chciałbym zacząć swoje przywitanie wszystkich obecnych na 19. turnieju, który będzie lada moment rozgrywany w Słupskiej Szkole Policji. 19 lat to szmat czasu, co po niektórzy z tych osób, które dzisiaj zaczną swoje zmagania 19 lat temu, nawet nie myślało, że będzie służyć w szeregach policji, nie wiedziało, że będzie uczestnikami tego turnieju. No ale życie idzie do przodu, my jesteśmy przygotowani do 19 turnieju, Państwo myślę, że również. Zmagania to nie tylko splendor, ale to również zwycięstwo oczywiście, ale to również i element doskonalenia zawodowego. I taka jest idea realizacji tego turnieju od 19 lat. Etapowość doboru kandydatów, doboru patroli do zmagań finałowych ma za zadanie podniesienie wiedzy, umiejętności. Jest to element doskonalenia zawodowego. Takie jest założenie. I mam nadzieję, liczę na to, że tutaj znaleźli się najlepsi z najlepszych i jestem o tym wręcz przekonany. I Państwo jesteście wyznacznikiem kondycji, w cudzysłów oczywiście na to, służb patrolowych w całym kraju, bo to Państwo pokażecie, tak jak wasi poprzednicy w latach ubiegłych, na jakim poziomie wyszkolenia jest dzisiaj służba patrolowo-interwencyjna. Więc proszę o pokazanie wszystkich swoich możliwości, umiejętności podczas realizacji tego turnieju. Życzę sukcesów podczas zmagań. Proszę Państwa, 19 turniej uważam za otwarty. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, gratuluję tego, co osiągnęliście dotychczas. Życzę walki fair. Każdy niech zwycięży. No i myślę, że tak jak powiedział Pan Komendant, to, że jesteście najlepsi w garnizonach swoich, to już jest olbrzymie osiągnięcie. Natomiast tutaj jeszcze raz powtórzę, walczcie o to, żeby każdy z Was miał szansę na to, żeby zwyciężyć. No życzę tutaj takiej wzmożonej aktywności w trakcie wszystkich konkurencji i wspólnie tutaj z obserwatorami będziemy zachęcać was wszystkich policjantów, policjantki, bo też myślę, że takie patrole będą do tego, żeby każdy z was miał szansę na to, żeby zwyciężyć. Dziękuję bardzo.